GKS Katowice nadal szuka pierwszego w tym sezonie zwycięstwa na zapleczu Ekstraklasy. Z Łęcznej katowiczanie nie przywieźli nawet oczka, przegrywając Bogdanką 1-2. Kolejna szansa w sobotę, kiedy to na Bukową zawita kolejarz Stróże. 4 mecze i 2 punkty. Taki dorobek w GKS-ie Katowice nie daje satysfakcji nikomu, ani piłkarzom, ani trenerom, by nie wspominać o kibicach. Przełamanie ma nastąpić już w najbliższą sobotę. Przeciwnikiem wybrańców Rafała Guraka będzie kolejarz Stróże. Najwięcej do powiedzenia na temat najbliższego rywala katowiczan winien mieć aspirujący do gry w GKS-ie Rafał Kujawa. Niedoszły napastnik Górnika Zabrze praktycznie jeszcze do przedwczoraj starał się angaż w Stróżach, trenując z zespołem kolejarza. Ostatecznie jednak wylądował na Bukowej. Lubię wyzwania, tak? GKS ma swoją tradycję, tak, dobrych kibiców, swoje osiągnięcia w polskiej piłce, więc postawiłem na ten klub. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. W poprzedniej kolejce GKS przegrał w Łęcznej z Bogdanką 1-2 po meczu, który w wykonaniu obu drużyn podobał się trenerowi zwycięzców Piotrowi Rzepce. Piłkarze z Bukowej nie podzielali opinii szkoleniowca. Musimy się zebrać w kupie, myślę, że coś się powoli buduje. Nie możemy się też się zostawiać tym, że nie mieliśmy przygotowań. Byliśmy na obozie, trenowaliśmy, podporządkowaliśmy wszystko pod pierwszą ligę, tak jak było. Jesteśmy przygotowani do sezonu, fizycznie dobrze wyglądamy, więc co nam pozostaje? Musimy zacząć wygrywać. Nie usprawiedliwiacie się? Nie, nie ma żadnych usprawiedliwień na naszą grę. 4 mecze, 2 punkty, tak jak mówię. Chcemy zagrać na zero z tyłu i zdobyć jakieś punkty. Cieszy mnie to, że to nie tylko ja gdzieś twardo stąpam chyba po ziemi, a zawodnicy również, bo ten mecz jakby był dobry, to ja sobie inaczej to wszystko wyobrażam. Także na pewno nie był tak dobry, jakbyśmy chcieli zagrać, żeby przywieźć punkty, jeszcze było na pewno daleko. Także na razie, no cóż, musimy walczyć o to, żeby po 5 spotkaniach tych punktów było 5. Po odwieszeniu zakazu transferowego na boisku nie tylko przy okazji treningu winni się pokazać obok Rafała Kujawy pomocnik Alan Czerwiński i obrońca Grzegorz Fonfara. Grzesiek jest dobrym piłkarzem, by się nam przydał. Myślę, że tak jak Rafał Kujawa czy Alan Czerwiński też będą wzmocnieniami, tym bardziej, że Alan jest młodzieżowcem. Dziś tego Krzyśka Wołkowicza może podmienić. Kolejarz w ostatniej kolejce zremisował z Arką Gdynia 1-1, zdobywając bramkę w ostatniej minucie. Znając trenera Przemysława Cecherza, na Bukową goście wybiegną z postanowieniem wywalczenia przynajmniej remisu. Początek meczu GKS Katowice-Kolejarz Stróże w sobotę o godzinie 18.